Gotowi do startu start. Mówię te słowa nie bez przyczyny, bo dzisiaj naprawdę w Turbo Kozaku człowiek petarda, mistrz świata, żużlowy mistrz świata, Bartosz Zmarzlik. A Bartosz Ignacik wita Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Turbo Kozaka. Zanim przejdziemy do rzeczy właściwych, czas oczywiście na rozdawanie prezentów. Koszulkę Michała Żyry wygrywa pan Karol Dobrzyński. Jemu wysyłamy koszulkę Michała Żyry. On dokładnie trafił wynik, jaki Michał Żyro zdobył w ostatnim Turbo Kozaku. A skoro jeden prezent daliśmy, to wypada też wprowadzić nowy prezent w obieg. Proszę Państwa, dziś prezent wyjątkowy. Taka to fotografia Bartka Zmarzlika z podpisem, ale co więcej, specjalne, okolicznościowe koszulki z okazji zdobycia przez Bartka Mistrzostwa Świata. Piękna koszuleczka, podpisany tutaj na kasku przez Bartka Zmarzlika 95. Także Państwo zobaczą, jakże pięknym tekturowym opakowaniu, jak od dobrej włoskiej pizzy. Hashtag TurboKozak Twitter. Tam jest moje zdjęcie z tą oto koszulką i tam Państwo obstawiają jeszcze przez 15 minut, ile punktów zdobędzie pan Bartek. A oprócz tego hashtag TurboKozak mogą na przykład Państwo dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, i jak się podoba Państwu szata mojego gościa, którego jeszcze nie pokazujemy, bo mój gość dzisiaj do studia przyjechał takim oto samochodem. Zobaczmy. No z tego to mi się najtrudniej wytłumaczyć, dlaczego reżyseruję. Ja nie wiem, czy to jest może nadmiar aktywności, to raczej można oceniać po efektach. Jeżeli te filmy będą dobre, to będzie to oznaczało, że to nie był nadmiar aktywności, a jeżeli będą złe, to będzie znaczyło, że realizowałem się w niewłaściwym kierunku. Kolejna petarda odpalona. Jakiś to piękny samochód. Co to była za furka? Nie wiem, byłem w niej tylko raz na potrzeby tego wywiadu, o którym, prawdę mówiąc, już... Nie pamiętasz? Nie pamiętałem. Nie myślałem o nim od czasu, kiedy miał miejsce. 90? 90, nie wiem. 8. 98. Rok przed premierą. Bo to jaki kadr, znaczy skąd ten samochód? Chłopaki nie. Chłopaki nie płaczą. Ach tak, bo zbliża się 20 w ogóle rocznica. No, ja nie bez premiery. To nie przez przypadek. To wszystko pięknie jest wymyślone. Ja jestem do tej pory zahipnotyzowany tym, jak pięknie to płynnie wszystko powiedziałeś. Potem jeszcze to. Nie wiem, czy zdążę dojść do siebie przed końcem naszego programu. Co z tym samochodem się dzieje? To nie był mój. No ja sobie zdaję z tego sprawę. I w ogóle, bo tam nie wiem, czy słuchałeś, jak zakończyłeś całą wypowiedź, że jeszcze nie do końca wiadomo, jak pójdzie ta twoja reżyserka. I jak sobie zobaczyłem, że ostatni film wyrysowałeś w 2012, skąd taka długa pauza? To prawda. Chodzi o to, że z wiekiem potrzebuję coraz większej pewności i przekonania, że mam coś ważnego do powiedzenia jako reżyser. Dlatego być może robię filmy coraz rzadziej. I nie, panie Olafie, nie zadam pytania, co wy tam, panie Olafie, palicie, ale czym wy teraz jeździcie? To już ustaliliśmy, czarnym samochodem. Czarnym samochodem. Dużo koni? No właśnie nie. Nie? Za mało. Ale wygląda, powiem ci, jak tak podjechałeś na parking. Jakby miał dużo. O, mówię, o. Koni. Jest trochę brudny. Trochę z fleja, nie zawsze się umyję po robocie. No ale nie można narzekać. Nie, gdybym 25 lat temu pomyślał, jakim samochodem mogę jeździć w przyszłości, to pewnie bym nawet przez sekundę sobie nie wyobrażał, że będziemy wszyscy mieli takie możliwości dzisiaj. Jak się świat zmienił po prostu. Czy tym samochodem, rozumiem, byłeś też dzisiaj na Legii? Byłem. Jak się, to działo się? Sztuką jest mądrze znosić zwycięstwa, bo łatwo popaść w taki triumfalizm, w taki na przykład protekcjonalny ton wobec przeciwnika. Tak. A ja w takich chwilach zawsze staram się pamiętać, że przeciwnik, rywal, jego kibice to też są ludzie tacy jak my, którzy mają swoją wrażliwość, swoje uczucia, emocje, a więc nie chciałbym nikogo urażać, zwłaszcza że program jest dla wszystkich, a nie oczywiście dla kibiców jednego klubu. 7-0 oczywiście to jest wynik, który cieszy z punktu widzenia naszej drużyny, ale w naszej ekstraklasie nie można być pewnym, czy to będzie początek serii, więc zobaczymy. Na pewno fajny krok w dobrym kierunku, widać, że drużyna łapie to, co się nazywa team spirit, że to coraz lepiej funkcjonuje. No i przełamało się kilku ludzi dzisiaj, czyli Jose Kante,
oraz Lukinias, który już dość dawno próbował. Muszę w zasadzie się pierwszy raz przełamał. Tak, właściwie tak. No i Paweł Wszołek, który otworzył, mam nadzieję, też piękną serię. A już za tydzień trudny mecz w Gdyni, trudny na mecz. Na trudnym terenie. Na trudnym terenie w Gdyni, typowy mecz. W Redłowie, tak to jest? No, takie tam, coś można takiego. Tak, możemy powiedzieć. Proszę Państwa, na początku połączymy się z Niemcami, dokładnie z Freiburgiem, gdzie jest człowiek, który wczoraj obchodził 32 urodziny. Witamy Cię serdecznie, mój drogi. Guten Abend, dzień dobry. Łukasz Gikiewicz wczoraj... Rafał. Powiedziałem Łukasz? No. Specjalnie to zrobiłem, żeby Cię podpuścić. Nie jesteś przygotowany. Nie. Rafale, wszystkiego najlepszego. Tak sobie pomyślałem kiedyś, że łatwo jest się bawić po zwycięstwie 3-0, ale jeszcze lepiej jest się bawić i pokazać właśnie tą wspaniałą zabawę po na przykład porażce 1-2. Czy taka jakieś zabawy wczoraj miały miejsce, czy spokój i cisza? Spokój, cisza. Ugościłem dziennikarzy z Polski w hotelu, chwilę porozmawialiśmy i tak jak mówisz, no łatwiej się bawić po zwycięstwie, ale przegraliśmy w Monachium. Wstydu nie przyniosłem, jak i mój zespół, więc bez problemu można było z podniesionym czołem kawałek tortu zjeść w hotelu. Kawałek tortu i do kolejnego hotelu się udaliście, bo wy, rozumiem, do Berlina nie wracaliście, a czemuż to? Wiesz co, no, zostaliśmy w Monachium, dzisiaj mieliśmy trening regeneracyjny w Monachium i dzisiaj się zameldowaliśmy wieczorem we Freiburgu, bo we wtorek mecz Pucharu Niemiec z moim byłym klubem we Freiburgu i nie opłacało nam się do Berlina wracać, więc czarterem tutaj do Freiburga, jutro mamy tu trening i we wtorek wieczorem już druga runda DFB. No właśnie Łukasz, gracie we wtorek z Freiburgiem, Jezus, co ja dzisiaj, ale ja to specjalnie chyba robię, co? Jak już się zafiksuję, Rafale, gracie we wtorek z Freiburgiem, masz tam parę rzeczy do udowodnienia, byłeś tam 3 lata, rozegrałeś raptem 2 spotkania. 2 lata, znowu nieprzygotowany. 2.16, 2.18, no wiesz, patrzę już tak... Patrz, jak dzisiaj jest, tak. Mów, ale proszę odpowiadać na pytania, Więc co, czy mam coś do udowodnienia? Chciałbym na pewno awansować i do trzeciej rundy, a czy do udowodnienia, wiesz, ja swoją wartość znam, myślę, że oni też, bo śledzili mój poprzedni sezon i po dobrych meczach mi trenerzy wysyłali wiadomości na WhatsAppie, gratulowali. 2 tygodnie temu ich pokonaliśmy w lidze do zera, więc myślę, że mają jakiś tam respekt przed naszym zespołem. A ja się cieszę, bo spotykam się ze znajomymi na stadionie. Mam nadzieję, że lekki aplauz mnie też przywita na rozgrzewce, bo jednak zostawiłem tu kawałek serca, mimo tego, że nie grałem wielu spotkań, to zawsze byłem gotowy, zawsze deptałem po piętach i jakby walczyłem o to, żeby ten numer jeden był w dobrej formie. I myślę, że tym sobie tutaj zaskarbiłem też dużą sympatię i kibiców, i zawodników, i sztabu szkoleniowego. Uwaga, teraz się zaskoczę. Drogi Rafale, pytanie ma do ciebie pan Olaf. Panie Olafie, proszę. Dobry wieczór, panie Rafał. Dobry wieczór. Niech mi pan powie, czy kiedy widzi pan przed sobą Roberta Lewandowskiego, który ma piłkę, to czy jest czas myśleć, że to jest Robert Lewandowski, czy wszystko się robi instynktownie? No, wczoraj widziałem go przed sobą na 16 mecze. Ale to był ułamek sekundy. Tak, to był ułamek sekundy i on kopnął w lewo, ja się rzuciłem w prawo, więc... Bardzo ciężko jest jednak tej klasy napastnika wyczuć i wczoraj się okazał lepszy. Ja przyłożyłem kawałek siebie do jego nowego rekordu w Bundesligi i też się cieszę, że ten rekord należy do Polaka i śmiechem, żartem. No, ogromny jakby talent gość ma i ciężką pracę doszedł do tego, co ma i myślę, że bardzo, bardzo fajnie Polskę reprezentuje w Niemczech i na arenie światowej. Uważam, że to jest najlepsza dziewiątka na ten moment na świecie. Pięknie pan to powiedział. Przejdźmy na ty, albo dobra. Ja będę o, na doskonale. Pan na ty, dobra. Bo tak... Słuchajcie, to ja to zrobię. To ja to zrobię. Olaf, Rafał. Bardzo miło. Nie Łukasz, tak. Ale w zasadzie przekaż Łukaszowi, że Łukasz też jest bliźniakiem? Łukasz jest bliźniakiem, tak. No, tak, czyli tak. Też jemu należą się życzenia urodzinowe, jak się domyślam. On 15 minut starszy, bo ja silniejszy go wypnąłem. No. Dobrze, proszę go przepuszczać w drzwiach i ustępować mu miejsca w przyszłości. A drugie pytanie to jest taka ciekawostka lingwistyczna, językowa. Wiadomo, że u nas się krzyczy moja,
I wyobrażam sobie, jak jest moja po niemiecku, ale czy właśnie to się krzyczy, będąc bramkarzem? Nie, w Niemczech Leo, czyli jakby, że moja piłka to właśnie Leo albo Torwart, że bramkarz. Tak trochę dziwnie. Ja to po polsku krzyczę i oni po prostu mnie słyszą i odchodzą z drogi, bo się boją. Moja wiedzą, że to znaczy Rafał Gikiewicz. Dokładnie, dokładnie. Mój drogi Rafale, dzisiaj w Turbokozaku Bartek Zmarzlik. Czy ty się obawiasz, że on będzie miał więcej punktów od ciebie? Ty pamiętasz, ile miałeś? 191. Jak będzie się układał tak jak z ostatnimi ludźmi, którzy biorą udział w tym programie, to będzie miał na pewno więcej. No, mi nie chciałeś nic tam dodać i musiałem się starać bardzo mocno. Ty sugerujesz, że ja wprowadzam za duże rozdawnictwo? Nie, ja sugeruję, że ty jesteś bardzo dobrym prowadzącym, z poczuciem humoru i dbasz o, jakby to powiedzieć, estetykę programu. Rozumiem. Mój drogi, ty się urodziłeś w Olsztynie, tam żużla brak, ale tam sporty rajdowe, coś tam oglądałeś, lubiłeś? Krzysiu Hołowczyc. No właśnie. Mój tata, można powiedzieć, taki daleki wujek nasz, jeździliśmy na rajdy, czasami nawet w lesie gdzieś tam rajdowym samochodem na etapie treningowym jeździliśmy, więc kojarzę gościa, on mnie kojarzy. No wielka postać, myślę, rajdowa. Rafał, kończąc już powoli, o kadrę chciałem zapytać. Wiem, że masz na lodówce cały czas karteczkę. Ale artystów? Może nie. Pan tutaj wielki aktor mnie gdzieś tam wciśnie. A szczególnie, że jest trenerem. Mógłbyś, ale wiesz za kogo? Za Gabora musiałbyś być. Rafał, to ja nie. Ja, Rafał, ja, jeszcze ja kolegom, czas. Kolegom czegoś takiego nie robię. Jeszcze czas, Rafał. Jeszcze trzeba powalczyć na odcinku profesjonalnym. Pytam się poważnie. Ty byłeś zaskoczony tym, widząc, że kontuzję ma Łukasz Fabiański, że nie jesteś powołany? Mów szczerze od serca, bo wiem, że taki jesteś, zawsze szczery. Może nie zdziwiony, ale po cichu liczyłem, że to powołanie do mnie przyjdzie. Ale że jestem i masz się dobrze. No jak widać, uśmiechnięty. Wczoraj na Allianz Arena spędziłem 32 urodziny. Zdrowie dopisuje, rodzina zdrowa. Myślę, że to tylko też piłka i nie można mieć w życiu wszystkiego i lepsi ode mnie w tej kadrze nie grają i w innych kadrach narodowych. Trzeba znać swoje miejsce w szeregu, robić swoje i może jeszcze typowanie przyjdzie. Piękne słowa. Mój drogi, na koniec bardzo proste pytanie. Dlaczego Olaf Lubaszenko jest twoim ulubionym aktorem? Ciężkie pytanie. Wiesz, nie oglądam polskich filmów, jak mam być szczery, ale bardzo, bardzo dużo czytałem na temat twojego gościa. Dobra. I no, muszę powiedzieć, że no, kojarzę. No, po prostu, no, ciężko mi w superlatywach się wypowiadać. Rafał. Jak miałbym pisać referat, to by to łatwiej mi było opisać niż mówić. Rafał, pomogę ci w tej trudnej, niewdzięcznej sytuacji. To taka sytuacja podbramkowa dla mnie. Łącznie z bratem macie 64 lata, więc jeszcze co najmniej rok do emerytury. To prawda. Trzymam kciuki, nie myśl. Ale w Niemczech po 61 roku. Nie myśl jeszcze o reprezentacji artystów. Na razie liczę na to, że pokażesz dużo fajnych rzeczy i rozegrasz wiele świetnych meczów w profesjonalnym futbolu. Ale jak coś, gwarantuję ci, że Gabora wygryzasz i jesteś pierwszym golkiperem. Ja kolegom tego nie robię, więc Gabor niech śpi spokojnie, ale to bo będzie może decyzja, zawału dostać. To będzie decyzja trenera, który tu siedzi. Przecież. Ale ja wolę na boisku wywalczyć, wiesz, to nie chcę, żebyś tu mi w studio załatwił plac. Spokojnie, to wtedy na próbny trening mnie zaprosicie. Dobra, tak się mówimy. Dziękuję ci, kochany, serdecznie, że odebrałeś, że porozmawiałeś i jeszcze raz cię przepraszam, że nazywałem cię kilkadziesiąt razy Łukaszem, bo oczywiście jesteś Rafałem, ale znasz mnie dobrze, wiesz, że ja lubię lapsusy językowe. To prawda i przypominam, że jeszcze muszę ci wysłać słoiczki Gerbera. A, kolejny zakład. Wiesz, ja widziałem, z Jankiem Bednarkiem wygrałem musztardę, a tu wygrałem słoiczki dla dzieci. Tak. Proszę wysłać adres domu dziecka i wysyłam pakiecik. Jesteśmy mówieni. Panie i panowie, Rafał Gikiewicz, pozdrawiamy serdecznie. Freiburg, życzymy powodzenia we wtorkowym spotkaniu. Panie Olafie, jeszcze przed emisją Turbo Kozaka, która już za chwilę jest, pytanie najważniejsze. Kończyliśmy tak. Program z Antkiem Królikowskim. Co pan czyta w tym radiu, panie Olafie? Mok Golem, powieść najnowsza Marka Krajewskiego, wybitnego pisarza. Akcja dzieje się we Wrocławiu. We Wrocławiu? Tak. Przed wojną, ale nie mogę powiedzieć którą, bo już musiałbym długo opowiadać. Rozumiem. Przed wojną. Tak. Proszę państwa, czas na emisję nowego odcinka Turbo Kozaka, odcinek 198. Za chwilę rakietę odpali Bartek Zmarzlik. W zasadzie już nie za chwilę, a teraz. Turbo Wartas. To ja!
Turbo Kozak. W 198 odcinku programu Turbo Kozak czas na pierwszego w historii tego programu żużlowca. Żużlowiec, proszę Państwa, ale nie byle jaki. Do tego Grzegorzu o jakże szlachetnym imieniu. No tak, to prawda. Grzegorz musiał się z tym zgodzić. Panie i panowie, indywidualny mistrz świata na żużlu Bartosz Zmarznik. Ja także, Bartosz, witam cię serdecznie. Witam drogi serdecznie. Bartku. Podobnie żużlowcy nie gapy, w piłkę grać potrafią. No, ale w moim wykonaniu nie chcecie tego zacić. Jest to najgorsze? Że zobaczymy. No trudno. Skąd jest ta zaszczytna koszulka? Opowiadaj. O Zbigniewa Bońka z rąk własnych. Naprawdę? Naprawdę. Dlatego ją dzisiaj na taką szczytny program założyłem. Zaszczytny. Zaszczytny. Mój drogi, powodzenia. Nie, dziękuję. Patrz, dobrze! Na niego, iść na niego, sam na sam! Tak, kiwaj go! Zobacz, nie do małej, do... Aj, Jezu! Już mogłeś walić do tej małej! Dokładnie! Jakby co, to możesz walić cały czas mało. Dobra. Dobre! Nieduża pomyłka, teraz się uda, czuję to! Dobrze! Jezus! Daniel! Jest, brama! Nareszcie! Cały stadion szaleje! Ta chwila? Ta chwila. Patrz! Tak jest! Ruszaj! Ruszaj, Grzegorz, zostaw! Jezus, Juro! Tak jest! Ty widzę, wyciągasz wnioski! To jest to! Mówiłem, że ta chwila! Pomagam ci, zobacz, żebyś czuł się no. w swoim... Ty, ale wiesz, jaka kolinka? Naturalnym środowisku. Stary, ja cię do teamu wezmę, ty. Nie, ale ty w złych butach, zobacz, takich się jeździ. Ja do teamu go wezmę, on będzie kolejny robił. Bartenku, ja już teraz wiem, dlaczego prezes Boniek dał ci 11. Bo ty biegasz tak szybko, jak Grosicki widziałem. Ja wolę nie mieć kontaktu z piłką. Naprawdę? Wolę biegać. To nie jest dobra informacja dla tego programu. Ojejku! To nie ta konkurencja! Kurde, no! Bartek, skoro tak ci dobrze wchodzi bieganie, to weź większy rozbieg. Dobra. O! Ale ja nie wiem, gdzie ona poleci teraz. Bardzo dobrze. Uwaga! Element zaskoczenia! Ajajaj! No. Zobacz! I znowu biega! Wiesz co? Ja już teraz ci za to bieganie dam 5 punktów, ok? No i pasuje! Dobra, to od razu! Od razu biegnij! Biegnij jeszcze raz! Tak! Biegnij! Się upadł! Dawaj jeszcze! Dobra, dawaj! Dawaj! Ostatni karny, karny lotny, pierwszy w historii! Ale ja! Karny lotny! Sport i dobra zabawa. Do wyboru dwa szaliki. Warty Gorzów albo Stali Gorzów. Staleczka Gorzów. Ale tak myślałem, że wybierzesz, dlatego ja ci pięknie zawiążę. Pyk. Dobrze, siatka wysoka jest ty. Jaka siatka wysoka? No tam... A, siatkoła. Gotowy? Gotowy! Nie. Moim zdaniem nie. Nie, to nie było gotowe. Bartek, powiem ci szczerze, ja wiedziałem, że zostaniesz mistrzem świata na żużlu, ale naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie tak szybko. I powiedz szczerze, czy ty się spodziewałeś, że to będzie już w tym roku? No, znaczy tak, po jakichś tam kolejnych rundach faktycznie zacząłem to bardzo mocno w to wierzyć. Wierzyłem na pewno w to, że zostanę kiedyś tym, bo wszelkie starania teamu, rodziny, sponsorów były robione wszystko tak, żeby faktycznie to się udało. Faktycznie teraz z perspektywy czasu, gdy mogę powiedzieć, że mam wszystkie medale mistrzostw świata w wieku 24 lat, to fajnie, fajnie, uśmiech się na twarzy sam pojawia. Ale aczkolwiek no nie ma co się nad tym zastanawiać, no, bo trzeba brać co dawano. Oczywiście, więc, a że dawano tak szybko, to już sam sobie to wziąłeś. Półfinał mistrzostw świata, Toruń. Były większe nerwy niż zazwyczaj? No na pewno wyjątkowy moment w mojej dotychczasowej karierze, bo no niesamowite emocje, nerwy, wrzawa na trybunach dzięki kibicom, za co serdecznie dziękuję, bo po tym biegu zauważyłem, jakie to było ważne dla Polski, dla kibiców, dla tych, co robimy ten sport. Orzeł biało-czerwony, tylko. Obojętnie, która dziura. Obojętnie, która dziura, pełny, wolny wybór. W niebieskie się nie liczy. W niebieskie? No. W niebieskie musisz się zwracać do prowadzącego, on sobie decyduje. Pomyśl tam dobrze, nie? Oczywiście!
Kurde, no! No to dychę dam! No dobra, biorę, biorę. Ej, ten na środku mi przysłania tam tą dziurę. To jest Janowski. Maciej. A po lewej jest Pawlicki? Dajcie chłopaki, no. A po prawej drugi Pawlicki. No i pasuje. Kurczę, no. Ty Dyszka? Wolę lepiej niż karne. Dyszka? 11 ci dam. Dobra. Strzelamy. Masz rację, ale ja nie wiem, czy tylko widzisz, że dystans rasta. Ja lubię duży dystans. Jezu! To Janowski! Maciej, sorry. To nie wyjdzie! Czy Bartek Grzegorz zna zasady? W lewo mam ją zakręcić. Zna, ale się z nimi nie zgadza. Naprawdę? Mm. No gdzie? Przecież ona tam poleci. No nie, ale to może dokręć. Nie reaguje na gwizdek! Machnij chorągiewko. Patrz! Ale wie, o co chodzi. Kierunek dobry. Gwizdek, panie! Proszę, panie! Zobacz! Kurde, no! Jak jesteś tak ustawiony, to ona na wprost nie poleci, więc celuj tam, bo ona ładnie się dokręci. Dobra. Przynajmniej powinny. Nie wiem, co on ci tam za bredni opowiada, ale... Źle podpowiada! Biorę na siebie. Świetny wynik biorę na siebie. Boże! 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 Jest! Boże! Dobiję ją! Leci! Jestem regularny! Główką, główką! Pa! Pik! Barteńku, pierwsza konkurencja pokazała, że powinno być tutaj lekko, łatwo i przyjemnie. Do dzieła. Taki mi się podobasz. Nieźle. Lepiej. I najlepiej, ale to daje tylko i wyłącznie punktów 3. A palce cię nie bolą po tej konkurencji? Bolą. Widzę. Zawsze chciałem się o to zapytać. Jak żużlowcy, jeśli chodzi o połówki? Słabo. Naprawdę? Naprawdę. Czy tam jest tyle etyliny? Nie piją, a wąchają. Otóż to. Uwaga, Grzegorz leci! Patrz! Jak padnie do małej, dam 15! Jest! Mamy to! Najlepsze zostawił na deser! Grzesiaczku, czy ty zauważyłeś w ogóle jakieś kozły? Tu, teraz? Praktycznie nie. Widzisz, Bartas? Mówisz, masz. A teraz, Grzegorz? Teraz to na 100% nie w ogóle sunie pięknie. Teraz to widziałeś chyba szczury. Bartas, żółta, bonusowa za 2. Aha. Zrób z tym, co chcesz. Myślicie, że to jest kwestia koloru? Nie ma szans. Od razu mówię, że za małą bramkę płacę jak za prezydenta. Dobra. Patrz! Mała! Kurczę, no! Co tam się stało na finiszu? Nieznaczne nierówności. Tyle. Wielka prośba od świadka żużlowego. Kręcimy się w prawo. Jedziemy. 3, 2, 1. 1, 2. Będzie rekord toru. 3. Boże, żeby nie wypadł z wirażu! 14! 15 idzie! Pazernie, Bartas! Pazernie! Lewa nóżka, jedna prawa! Boże, święta Mario! Może dlatego, że bez kasku? Ale... Lepiej niż na żużelku? Kurde! Oj, widzę, że gorzej! No, już dobrze. Pytanie pierwsze. Klub piłkarski Warta Gorzów, na stadionie, którego się znajdujemy, występuje aktualnie w lidze... A. Czwartej. Skąd to wiesz? Śledzę polski, gorzowski sport. Reprezentant Polski w piłce nożnej, który potrafi wyregulować silnik motoru żużlowego, to... Dawid Kownacki. Tobie... regulował? Cały czas regulujemy. 12 kwietnia, tego samego dnia, co ty, urodził się. A. Czyli? A. Rozumiem, że strzelałeś i był to celny strzał. Brawo!
Bartoszku, życie lubi niespodzianki, dlatego mam dla ciebie jedną. Każda żonglerka razy 10. O, no to pasuje teraz. Też tak myślałem. 3, 2, 1. A Jezus! Wiesz, nie, to jest 4 razy 10? 40! Mam dla państwa i dla Bartka dobrą wiadomość. Dobrze, że wybrał żużel. Prawda, Bartoszku? Zdecydowanie zgadzam się. No, ta piłeczka czasami przeszkadza, ale też widziałem niektóre strzały, szczególnie te szczuba. Szczuba wychodzą. Ale dobrze mówiłeś, bo mówiłeś, że jakby za młodu gdzieś tam chcieliście grać w piłkę, to ty wolałeś jednak na tą piłkę jechać i co więcej, nie dojeżdżałeś na tą piłkę. No nie, no bo nie mieli moich zabawek, czyli motorów, ale faktycznie tak, gdzieś tam w pobliżu, gdzie mieszkam wraz z bratem i z innymi kolegami, cały czas były ujeżdżane różnego rodzaju sprzęty, ale jednak z silnikiem. A piłce silnika? Brak. I na sam koniec, proszę państwa, pizza od Bartosza z Marznika, ale jaka świeżynka pizza, cudowna koszuleczka. To jest z okazji zdobycia Mistrza Świata 2019. Autograf jest? Jest, no jak, na daszku. Jest, na daszku. Przed chwilą pisałem. Przed chwilą, tak, świeżyna. Marker jeszcze pachnie. Ta koszulka już niedługo dla państwa, tak jak dla państwa był występ w Tulpu Kozaku Bartka z Marznika. Drugi Bartku, czego życzyć? Czego się życzy żużlowcom? Połamania kół. Naprawdę? Naprawdę. Że koła się nie łamią w ogóle. Oj, czasem łamią się. Tak? Kurczę. A jeździć kiedyś prawą, to mnie też zastanawia? Próbowaliśmy, ale to wychodzi tak jak granie w piłkę moje. Życzę ci jak najszybciej drugiego mistrzostwa świata, trzeciego, piątego i nawet dziesiątego. A niech stracę. Proszę państwa, w Tulpu Kozaku wystąpił trzeci w historii naszego pięknego kraju mistrz świata indywidualny na żużlo, Bartek z Marznik. Bartki to fajne. Chłopaki. Do zobaczenia, pozdrawiamy. Palicho, proszę państwa, z tą klasyfikacją, którą to państwo teraz zobaczą. Olafie, jak ja lubię pozytywnych ludzi. Jezu, jak ja kocham pozytywnych ludzi. Niesamowicie czarujący gość. Z takim wdziękiem, entuzjazmem, bardzo prostolinijny, pozbawiony jakiejś pozy, nie udaje niczego. No i jak on biega, mój Boże, czyli ma dużo energii, chce mu się żyć. Sztafeta 4x400. I tą energią zaraża. I jeszcze mała refleksja, tak, poważniejsza, pokaż, że to samo pudełko, to samo pudełko, tak, i ta sama koszulka, już pewnie ktoś ją wygrał, ale o tym będziemy mówić za 2 tygodnie. Jeszcze mała refleksja, tak, a propos tego strzału z połówki, w którym piłka odbiła się od nierówności, kępki trawy. Któryś z trenerów to powiedział, już nie pamiętam. Może to był Czesław Michniewicz, może Arrigo Sacchi, ale któryś z takich stopowych, myślących trenerów powiedział, że to jest taki niesprawiedliwy mocno zawód, w którym wszystko zależy ostatecznie na końcu, los trenera, od tego, czy piłka właśnie nie odbije się przypadkiem w ostatniej chwili od kępki trawy. I to było widać piękną, mieliśmy tego ilustrację. Na szczęście to jest taki wesoły program, a nie życie jakiegoś trenera. No, ale oczywiście 15 punktów mogło być więcej, prawda? I no tak, i wtedy tabela wyglądałaby zupełnie inaczej. Kompletnie. Proszę państwa, a za chwilę być może życie Olafa będzie wyglądało zupełnie inaczej, bo teraz do niego będzie kierowane pytanie. Panie Olafie, jadę tyle zawodów, meczy, wiraży. Dlaczego pana tam nigdzie nie widzę? Dlaczego pan nie chodzi na żużel? Ta, 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 ta. Byłem raz we Wrocławiu. Możliwe, jest tam zespół. Chciałem się na własne zmysły, bo nie powiem oczy, przekonać, czy tam rzeczywiście pachnie alkoholem. Tego nie poczułem, ale po programie Turbo Kozak z udziałem Bartka z Marznika z pewnością się wybiorę, bo widzę, że można tam spotkać fantastycznych ludzi. Co więcej, mam dla ciebie niespodziankę. Bartek obiecał, że na najbliższe Grand Prix w Polsce, które sobie wybierzesz, podwójne zaproszenie. Ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pójdziesz ze mną. Do zobaczenia. Tadam, idziemy razem na żużel. Pójdziemy chyba na Narodowy, co? Nie będziemy tam... Tak, strefa VIP, nie wiadomo. Nie będziemy już sobie żałować. Strefa wtedy. VIP, śledziki, takie tam rzeczy. Proszę państwa, czas na rozmowy. Nasze ulubione rozmowy kontrolowane. Zobaczmy, co działo się w tym tygodniu. Chwila.
chwilę temu trener Probierz, zapytany, czego brakuje jego zespołowi w tym momencie, powiedział, że goli gola. Nie jest ci przykro, że to już półtora roku w Krakowie, a ty dalej bez strzelonej bramki. No tak, bramek nie strzelam. Jakoś wcześniej nie było z tym problemu, więc widzę, że już się zaczynają. Podobno Lech chce się odegrać po latach na Legii za podebranie Baraszyńskiego i mocno sonduje ściągnięcie Rosołka. Czy nie boisz się o miejsce w składzie i jak go przyjmiecie w klubie? Kogo? Rosołek. Strzelił zwycięską bramkę w meczu z wami. A, to nie wiem, o kogo chodzi. Patryk, czy można już w tym momencie powiedzieć, że przepis o młodzieżowcu nie wypalił? Czy nie wypalił, to nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, ale nie jest tak, że młodzieżowcy korzystają z tego przepisu, że muszą grać po prostu. Tutaj akurat w Zagłębiu Lubin mamy dobrych młodych zawodników, którzy ciężką pracą zasługują na to, żeby grać. A czy przeciw młodzieżowca wypalił, no to nie jest dla mnie, nie mi to ocenia po prostu. Co ma sobie, mój drogi, pomyśleć biedny Rosołek? Dzisiaj nie było go w kadrze meczowej. Zatruł się. No tak słyszałem, ale nie chcemy żartować czym. Ale zobacz. Ale dzisiaj była niedziela. No jak się ma poczuć teraz młody Rosołek? Gytkier go nie kojarzy, bramka na 2-1. Christian Gytkier jest piłkarzem zagranicznym, nie łapie tych niuansów językowych i może po prostu skupia się na sobie, tak jak to niektórzy coachowie mentalni sugerują, ale... A propos Rosołka, to zmienię troszkę temat. Tak, proszę, oczywiście. Niedziela jest. Odrobinę. Moim zdaniem to jest w ogóle pomysł na przyszłość i jakiś fajny rozwój naszej piłki, żeby stawiać po prostu na młodych chłopaków. Widać tak fantastycznych ludzi w wielu klubach, którzy mają po 18, 17, 19 lat. Choćby Patryk Krzyż, który był tutaj w rozmowie. Ten właśnie zawodnik Zagłębia Lubin. I tak się zastanawiałem dzisiaj na stadionie, rozmawiałem nawet z przyjaciółmi, dlaczego w reprezentacji Polski tacy młodzi chłopcy nie mają szansy się pouczyć, nawet nie grać w meczach o punkty, bo wiadomo, że na to jest za wcześnie, ale po prostu popatrzeć na treningu na Roberta Lewandowskiego, popatrzeć na Kamila Glika, popatrzeć na różnych innych wspaniałych zawodników. Myślę, że to jest inwestycja w przyszłość, więc nawet nie po to, żeby od razu występowali w podstawowej jedenastce, czy wchodzili z ławki. Warto po prostu stawiać na naszych młodych chłopaków, bo oni oprócz wszystkiego, oprócz umiejętności, wnoszą też niezwykłą energię. Coś tak pozytywnego, jak pokazał nam dzisiaj Bartek Zmazdzik. Dlatego my też stawiamy na młodych. Tak, dlatego chłopaków. Tu jestem. Mówiłeś coś o niuansach językowych. Ty prowadzisz w ogóle, masz taką listę. Tak. Zwrotów podczas meczów piłkarskich, tak. Które bardzo kochasz. No kocham szczególnie. Jakie na przykład? Na przykład rosły obrońca, to mi się wydaje, to są takie zrośnięte nomen omen, tak? Dwa słowa, że jeśli obrońca, to musi być rosły. Mhm. Szybki skrzydłowy, jest z tej samej rodziny, no wiadomo, że musi być szybki, bo nie byłby skrzydłowy. Twoje ulubione? Futbol? Futbolówka. Mam z tym problem, to przyznaję. Mam ze słowem futbolówka, które używane jest bardzo często po to, żeby nie powtórzyć dwa razy w tym samym piłki. Zdaniu, albo w sąsiednich zdaniach nie padło słowo piłka. Wydaje mi się to przesadny puryzm językowy, ponieważ nie mówi się jednak w koszykówce o basketbolówce, nie mówi się w siatkówce o wolejbolówce i nie mówi się w piłce ręcznej o handbalówce czy handbolówce, więc na litość boską apeluję, nie używajmy tego słowa futbolówka. Mówmy dwa razy w jednym zdaniu piłka. Tak będzie okej. I na koniec twoje ulubione podanie, nieco? Nieco na pamięć. Nieco na pamięć i kąśliwy strzał. Kąśliwy. Kąśliwy strzał. Z tym strzałem kąśliwym, no ja wiem, to się w ferworze mówi, komentując mecz, ale wyobraźmy sobie, jaki on jest, ten kąśliwy strzał. A no, może to jest właśnie dobre. Kąśliwy. Na przykład kąśliwy był strzał Bartka Zmazlika, ten ostatni z połowy. Co murawa zła, to jest kąśliwy strzał. Kąśliwy, ale jeszcze bardziej kąśliwa była murawa. Typowy mecz walki. Typowy mecz walki. Derby, tak. To jest podobne. Derby rządzą się. Tak, i optyczna przewaga. Optyczna przewaga, to wiadomo, co to jest. Nie wiem. To jeżeli jeden zawodnik ma lepszy wzrok niż drugi. Brawo. Czyli to można używać. Absolutnie, ale tylko w tym kontekście. Dobrze. Czas na high five, proszę bardzo.
5 turbokozackich rzeczy, które wydarzyły się w ostatnim tygodniu. Mój drogi, na pozycji 5, ja nie wiem, czy Robert nie będzie na zły, że tylko na pozycji 5, no ale rekord rekordem. Pierwszych 9 spotkań w Bundeslidze, Zaszka ładna asysta ze strzelonym golem. Co ty o tym wszystkim sądzisz? No, Rafał powiedział, co o tym wszystkim sądzi. Myślę, że komentarz Rafała był wystarczający. Ale ja się ciągle zastanawiam, czy bramkarz widząc Roberta w takiej sytuacji, albo Cristiano, albo Lionela Messiego, wie, że to jest Lionel Messi, czy reaguje instynktownie? Proszę Państwa, czas na Ligę Norweską. Strzela bramkarz, nieudolnie broni bramkarz. Strzelał Stefan Hagerup, strzelił na 1-1, po chwili było 2-1 i wygrali. Co ty o tym sądzisz? Ładny strzał? Sądzę, że zanim ocenimy wartość tego bramkarza, który strzelał i skrytykujemy tego, który bronił, to warto by zobaczyć tego, który strzelał, jak on broni. A, rozumiem, brawo, brawo. Uwaga, proszę Państwa, trening Paris Saint-Germain i Colin Dagba. No, co on tam zrobił z tym biednym swoim kolegą, ale zaczeka radość. Większa niż po wygranym meczu w Lidze Francuskiej, bo tam wiadomo, no, co tydzień. Tam jest rzeczywiście bardzo efektowna sztuczka, ale co do zamiaru, to mam wątpliwość. Uwaga, moja ulubiona dwójeczka. Nominacja zbiorowa, Liga Katarska, zespół Al-Salija. Puch! Puch! Teraz pomyśl, Bartku, że ja przez i ludzie z mojej generacji oraz starsi przez wiele lat musieli oglądać takie rzeczy. I to nie, prawie na co dzień. I to nie była Liga Katarska. I to nie była Liga Katarska. Ale przyznasz, że... przyznasz, powiem Ci więcej, jakim wynikiem skończyło się spotkanie? No oczywiście, że 0-0. Brawo, naprawdę. Czytasz grę wyśmienicie. No, nie udało się tym razem w tym meczu bramek strzelić i nasza jedynka. Krakowia, Tomasz Westenicki. Zobacz, tu jeszcze pytanie. Panie trenerze, jak ofensywnie? Jak rzut wolny ofensywnie? Fanfary, werble, poszła! Gdzie poszła? We mnie jest tyle empatii, zrozumienia, że nie będę szydził z tego zagrania. No po prostu się nie udało. Ale aż tak? Unlucky. Ale aż tak? Unlucky. Dobrze, że nie poszła z tego kontra. O, bardzo dobrze i wrócił od razu na pozycję. Tak, wszystko było prawidłowo, poza tym uderzeniem. To się zdarza, Bartek. No tak. To się zdarza. Kto jest poza tym trener Probierz na pewno porozmawiał z zawodnikiem jak należy. O koncentracji, no bo to pewnie z tego wynika. Kto jest liderem Ekstraklasy? Wydaje mi się, że drużyna, której inicjały to WP. Co ty tym sądzisz? Sądzę, 6 meczów z rzędu wygranych. 6 meczów z rzędu wygranych. Sądzę, że tak samo jak po kilku nieudanych meczach drużyn faworytów, tych największych tak zwanych klubów, nie powinniśmy już przesądzać, że ich trenerzy się do niczego nie nadają. Tak samo nie powinniśmy wpadać w euforię, że już tam udało się stworzyć wielki zespół. Spokojnie, zobaczymy. Natomiast ja się zawsze bardzo cieszę, jak drużyny, na które nikt przesadnie nie starzał. Myślałem, że powiesz drużyny z Mazowsza. No, drużyny z Mazowsza też. Książęta mazowieccy byli z Płocka. Wszystko okej, okay, ale poczekajmy, zobaczymy. Ten sezon trwa wiele miesięcy. Ile kolejek? Nie podsumowujmy. 30 plus 7. 37. Czyli to jest... Jak coś powiedzieć o numerze 37? Ja wiem, co może być. To jest pierwszy numer, którego nie ma na kole ruletki. To a propos tego PSG. Brawo, a dzisiaj tak, wszystko to w sporcie cały czas jednak. Tak, motoryzacji. Troszkę, motoryzacji, tak. Oczywiście, a propos kub, możemy dać kubek 37 następnej osobie. Dajcie. A ja dostanę kubek? Dzisiaj tak. Gorący kubek. 22 dzisiaj. 22, Paweł Wszołek, dzisiaj pierwsza bramka. I trzeci bramkarz. I trzeci bramkarz na mundialach. Na mundialach. I na turniejach. Tak. Nie wiem, czy wiesz, Bartku, to może być pytanie konkursowe, albo mogę odpowiedzieć od razu. Dobrze. Że Jan Tomaszewski, zdarzyło się, że grał z dwójką na mundialu. Ale zdarzyło się też, że zawodnik z pola grał z jedynką. Tada! Dobrze, to robimy konkurs. Nie, konkurs, tak. Zadawaj nie pytanie. Nasz, nie polski zawodnik z pola, ale grał z jedynką na jednych z mistrzostw świata. Obawiam się, że teraz w tej dobie internetu to wszyscy podpowiadają, ale dobrze, no coś się dzieje, jest jakaś między nami interakcja. Tak, Olaf, zresztą bardzo dobry zawodnik z pola, pomocnik. Olaf pyta, państwo odpowiadają. Filigranowy, świetny pomocnik. A propos kubków, bo jeden też dziś musimy rozdać. Dzisiaj kończymy wysyłanie filmów pod tytułem Nie kręć, że strzelisz. Ostatni kubek w tejże kategorii nominacji otrzymuje. W zasadzie dwa kubki dziś dam nawet, ale niech stracę. Ponieważ film wysłał pan Tomasz Słaboń,
Już Państwo ten film za chwilę zobaczą. A konkurencję wykonuje pani Natalia Bania z trzecioligowego zespołu Puszcza Niepołomice. Zobacz, jaka klasa, zobacz, co się dzieje. Jest tylko jakby jedna mała pretensja, bo było tych obkręceń raptem 10. No ale to jest kobieta, jesteśmy w stanie to zrozumieć, prawda, Olafie? Nie, płci bym do tego nie mieszał, panie Bartku. Ale zobacz, zobacz, jaki jest strzał. Zrobiła 10, bo tyle mogła. Patrz, zobacz, co się dzieje. Okie niunio, prawie. Przepięknie. Okie niunio. Przepięknie. Ja lubię w ludziach pasję, entuzjazm. Mówiliśmy o tym dzisiaj już kilka razy. Tak. A propos Wisły Płock, skończmy wątek, bo... tak, przerwałem? Nie, nie przerwałeś. Ja po prostu zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Starość. Otóż... Nie radość. Zawsze się cieszę, kiedy drużyny, na które, które nie były faworytami, które nie prowadziły w notowaniach buchmacherów, odnoszą sukcesy, ponieważ to mobilizuje pozostałych. To daje taki dobry impuls dla całej ligi. A dla polskiej piłki, jeszcze raz to powtórzę, naprawdę stawiajmy na młodych chłopaków, 17, 18, 19-letnich, bo oni wnoszą ożywczą, dobrą energię do polskiej piłki. 19-letnich dodałeś, bo ja to jeszcze ja jestem w tym ostatnim. Ja jestem w ostatnim roku młodzieżowca, proszę państwa. Olaf jest rok po już, jakby w zasadzie, ale... Poza tym ja jestem po lipcu urodzony, więc to... A ja w lipcu. To się kiedyś liczyło. Tak? Wiesz? Tak. Czyli ja jestem w lipcu, czy jestem na cały czas na granicy. Rocznik piłkarski liczył się do lipca któregoś roku, czyli grałeś... Jestem 68 rocznik, to grałem z chłopakami, którzy byli z 69 do lipca. No strasznie to skomplikowane. Nie tłumacz, nawet nie. Zresztą słowo grałem chyba jest nadużyciem. Żelek Grzyński powiedziałby tak, że kopałeś. Tak. Kopałeś. Proszę państwa, nowa konkurencja. turbokozakmałpa.kanalplus.pl. Wymyśliłem sobie tak, państwo muszą zrobić z tektury, bądź z czego państwo chcą, Gabora. Po prostu imitację Gabora, ale to musi być sztuczna imitacja Gabora i rzuty karne strzelamy. I zobaczymy, czy ten sztuczny Gabor będzie bronił lepiej niż nasz. Dobre, co? Olaf? Szczerze? Tak. Bądź szczery. Miałeś lepsze żarty, nawet dzisiaj. Ale to nie jest żart, to jest konkurencja. Okej. Okay. A co będzie, jak ktoś się dogada z prawdziwym Gaborem? Będzie zaliczone? Będzie zaliczone. Tylko albo Gabor sztuczny, albo prawdziwy. Pozdrawiam, żadnych innych imitacji. Proszę państwa, straszna szkoda. Za tydzień nie będzie programu. Nie będzie programu, ponieważ będzie premiera serialu bardzo dobrego, Żmijowisko. Tak. Olaf, dlaczego nie grałeś w Żmijowisku? Bo gram w filmach od A do Z. Doskonała odpowiedź, aczkolwiek... Tak na szybko, no. No niestety. Żałuję, że nie grałem, bo na pewno będzie dobry. Nie, czytałem, wiem, musi być i spodziewam dobry. Się musi bardzo być wiele dobry. Po tym serialu. Musi tam być dobry. Pracowali więc... fantastyczni ludzie, Czarek po jednej Pazura, i po drugiej stronie kamery. Czarek tak. Pazura tam jest, więc będzie wszystko. Więc czekam z niecierpliwością. Już za tydzień, 21.30, Kanal Plus, Polidze Plus Ekstra. My wracamy do państwa za 2 tygodnie, a to oznaczać będzie, że będzie 199. odcinek Turbo Kozaka. Już wiem z kim! Facet na topie, facet w formie. Patryk Klimala, Jagiellonia, Białystok. Ciekawy chłopak. Mówiliśmy o tym w poprzednim naszym programie. Fajnie się rozwija. No i znowu stawiajmy na młodych polskich piłkarzy. U nas też, proszę państwa, gościu, jakże ciekawy chłopak. Olaf Lubaszenko. Dobranoc państwu. Miłych słów życzymy kolorowych. Serdecznie pozdrawiamy. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Mam fryza jak piłkarz, czy nie? Nawet byłem u fryzjera za. W 190. odcinku Turbo Kozaka czas na pierwsze... W 198. Ósmym powiedziałem. Jeżeli ja to odsłucham i powiedziałem w 198, kupujesz mi obiad. To ja się załapię. I Barta... Inaczej. Jedynym dwóm Bartkom tutaj w obrębie 10 m2 kupujesz obiad. A my będziemy jeździć dzisiaj Chateaubriand z borowikami. Tam mam strzelić, tak? Pierwsza tu, drugą jedziesz sam na sam. Ale dobie, tam mogę? Nie, stamtąd. Stąd? Tak. A weź strzel ty. Ja muszę to zacić. Dzień! A nie, zobacz. A ta weszła ty. No a jasne, jest wszystko. Czy Grzegorz zrobił dobrą kolejnę? Idealna. Idealna. Dużo tam płacicie za robienie kolejn? Taką, jakbym zawsze miał. Ile płacicie za robienie kolejn? Nie mogę ci tego powiedzieć. Ja nawet jako gówniarz młody, no. My nigdy u mnie na wsi nie graliśmy w piłkę. Dlaczego? Naprawdę. No bo non-stop jeździliśmy. Naprawdę.
Jak Boga kocham. A nie można było jeździć na piłkę? Kurde, naprawdę. Motorynki, komarki, WS-ki, tak, tam było wszystko? Cały czas. MZ-y te sprawy? Wszystko było jeżdżone, ale nie było grane. Dlatego po raz ostatni się pytam, czy nie można było jeździć na stadion piłkarski? A jak pojechałam do miasta do kolegów i oni z piłką wyskakują, na motor macie jakiś, nie? Komplement chciałbym sprzedać. Zobacz, uwalony dres, a nie w każdym odcinku tak ma. Dokładnie. Dobrze kopałem.